Cześć, witajcie. Dzisiaj nagrywam, tak jak obiecałam, test zwijarki i motowidła z AliExpress. Mam już tu przygotowany motek, o którym wspominałam w ostatnim vlogu. Le Petit Lamboule od Bichet et Bouchet. Mam też przygotowaną paczkę. Porą i pewnie będę troszkę hałasować, także otwieram. Czekała tyle czasu. Ja już pokończyłam to, co miałam skończyć, jeśli chodzi o projekty, ale to będzie w kolejnym knitting vlogu. Zaczynam od pierwszego pudełka i to jest zwijarka. No przyszły. Tak, trochę powiem porozwalane, ale chyba tego się spodziewałam, bo nawet jak patrzyłam na stronie, to też były dosyć zdjęcia, które dziewczyny dodawały z zamówień, to też te opakowania były takie porozwalane. Tak, tu jest ta jedna część i tu jest druga. Ja to muszę przymocować do stołu, ale to już będę Wam robić albo przebitkę, albo dodam po tej pogadance część z testowania. O, tu ukręcimy, tu się powiększa i mam nadzieję, że to będzie na mój blat będzie ok. I tu się chyba zakłada. Ja sobie to wszystko ogarnę. O, ogarnęłam. Tak, i też widziałam, że to jakoś tak się tu ustawia. Chyba? No, może nie? O, tak. Będę montować. I teraz druga część. Już nie będę dzisiaj mówić, że jest tak ciepło. Nie mogę wytrzymać, bo mój mąż stwierdził, że po tym ostatnim vlogu, że kupi mi książkę Schopenhauera. Także dzisiaj nic nie mówię o pogodzie. Kompletnie. Może będzie widać. Dobra. Tu mamy karton, który no też jest dość pognieciony. Jest pognieciony. Zobaczymy, czy paczka jest w całości. Bo o ile tam jest wszystko w porządku, przynajmniej z tego, co na pierwszy rzut oka widać. Patrzymy, co będzie. Widziałam różne rodzaje. Widziałam takie metalowe, te motowidła plastikowe, a mi zależało właśnie na takim drewnianym. Jakoś nie mam największe zaufanie do takiego. Nie wiem. Się okaże, czy to się sprawdzi. Tu mamy tą część. O, także no, już wiem, że na mój stół będzie ok. Tutaj. To sobie powkręcam. Pachnie drewnem. Pachnie drewnem. Ja lubię zapach drewna. To wszystko to takie naturalne jest super. Czy jeśli chodzi o mnie, oczywiście. O. Ale jak to się rozkłada, to ja nie wiem. Chyba jeszcze to muszę rozpracować. A nie. O, dobra. Dobra. To? Ale będzie super. Zaraz Wam wszystko nagram. Co i jak. Założę na to motek. I przewiniemy razem pierwszy. Założę na to włóczkę. I zrobimy z tego pretelka pierwszy motek. Także już się nie mogę doczekać. Ale się cieszę.
Bardzo się cieszę. No i co jeszcze Wam chciałam powiedzieć? Dzisiaj, jak to nagrywam, jest 22 sierpnia. Nie wiem, czy widziałyście, ale Natalia z nas sztuki studio zrobiła plakaty, postery z taką właśnie typowo dziewiarską grafiką. Ja się już czaję na swój i myślę, że to się dzisiaj wydarzy. I Wam chciałam bardzo polecić, bo ta grafika jest piękna, są plakaty czarno-białe, są plakaty kolorowe i myślę, że każda z Was znajdzie coś dla siebie. Także jeśli jeszcze nie widziałyście, to zapraszam Was do Natalii. Teraz ma te plakaty do 24. Do 24. Chyba. Albo do 23. To Wam napiszę, bo nie jestem pewna. Ma je w promocji 45 zł za sztukę, a później w cenie regularnej będą kosztować 65 zł, także jeśli jesteście chętne, zajrzyjcie sobie, tu Wam oznaczę profil i skuście się. A ja przechodzę już do testowania, także wrócę z powrotem po nagraniu części testowej. Wracam z przewiniętym pierwszym precylkiem i jest super. Ja jestem bardzo zadowolona, fajnie.
To było dużo pracy ręcznej, w sensie gdybym miała przewinąć wszystkie te 5 motków, które mam, no to było dość pracochłonne, w sensie jakby zabierało czas, który mogłam wykorzystać na coś innego, a teraz jak będę miała sobie przewijać takie moteczki, no to z czystą przyjemnością będę sobie wyciągać tą maszynkę. O, o. Tata da radę? Tata da radę? Znaczy tą zwijarkę. No jeszcze muszę się jej nauczyć, bo tu jednak trzeba sobie pilnować tego, żeby to się nie składało. I nie słuchajcie męża, jak wam mówi szybciej. Nie słuchajcie męża. Ja posłuchałam i w pewnym momencie sobie urwałam nitkę w motku, dlatego nie róbcie tego. I co? Generalnie ja jestem zadowolona. Ja uważam, że to jest fajny gadżet, który warto mieć. Nawet jakbyście miały nie mieć motowidła, to zwijarka jest super sprawą, no bo to możecie sobie jakby tą włóczkę rozłożyć nawet na, nie wiem, na kolanach, tak jak ja to kiedyś robiłam, i też zwiniecie wtedy szybciej na pewno. I tak, polecam, jest super sprawa. To też, ale to wiadomo, nie każdy musi mieć, nie każdy chce mieć więcej grat w domu, ale taka parasolka, jak się zwinie, to nie zajmie aż tyle miejsca. Do szuflady albo za szafę, jak kto nie ma gdzie. Nie, no ja to raczej będę trzymać gdzieś wyżej z obawy przed dziećmi, które mają tu bardzo dużo do kombinowania, jeśli by chciały. Uważam, że to jest spoko sprawa. Jeśli chodzi o ceny, to sprawdziłam sobie, żeby wam nie przekombinować z cenami. To kosztowało 42 zł. I to trzeba sobie poszukać, bo tam jest dużo różnych opcji. Dużo różnych opcji kolorystycznych też. Ja nie chciałam tej czerwonej, klasycznej. Stwierdziłam, że coś bardziej neutralnego. A to jest koszt 82 zł. Tyle kosztowało. To była najtańsza z opcji wtedy. Teraz jak patrzyłam kilka dni temu, to znalazła się nawet opcja za 72 zł. Także nieduże pieniądze, a fajny gadżet, za który nie trzeba dawać miliona monet. No, także ja jestem zadowolona. Motek super przewinięty, z jedną urwaną nitką, ale myślę, że to przeżyje. Wygląda fajnie, fajnie wygląda. Wygląda fajnie. Także ja wam serdecznie polecam. Polecam, bo fajna sprawa. Będzie łatwiej się pracować. I to w sumie tyle na dzisiaj. Chciałam zrobić wam szybką prezentację. Udało się. Wracam do dzieciaków. Trzymajcie się i do zobaczenia niedługo. W sumie pewnie za tydzień może się uda, bo już u mnie sporo się podziało. No i to na pewno wskoczy na druty, żeby przetestować i włóczkę, i druty. I mam nadzieję, że to będzie taki przyjemny projekt. Przyjemny projekt, bo jest, nie należy do najprostszych. W sensie są tam wzory, jakieś... nie prawe oczka, o może tak, żeby się wysłowić w miarę. Więc już niedługo. I co? To nic. Będę wdzięczna za łapki w górę. Dajcie znać, czy macie, czy korzystacie, czy macie w planie zakupić, czy pomogłam wam chociaż trochę w tym, żeby przedstawić, jak to wszystko wygląda. I za każdą subskrypcję również będę wdzięczna. I co? I uciekam. Trzymajcie się chłodno. Chłodno się trzymajcie. Buziaki. Pa.